Już ma na oczy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamikadze i w dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie otworzyć listerek z edycji Champions League 15-16 mecz Atax od Topsy. Oprócz tego chciałbym jeszcze Wam przedstawić karty, które trafiły mi się z prezentu na Wigilię Klasową, ponieważ w poniedziałek, 20 bodajże grudnia miałem Wigilię Klasową w poniedziałek. No i kolega mi tam kupił w prezencie dwa blisterki kart, tak jak chciałem. I w tym blisterku trafi się bardzo ciekawe karty. Serdecznie pozdrawiam tego mojego kolegę. Trafił się tutaj Arturo Vidal, Maxi Pereira, Sai, Zanetti, Strzelnikow, Perez, Florenzi. O, i słuchajcie, wszyscy zauważyliście, że dwa kluby mają tutaj gwiazdę. Przede wszystkim, potem dalej Wam jeszcze coś pokażę właśnie odnośnie tych gwiazdek i nie tylko. Ale tutaj właśnie te dwa zespoły włoskie nie mają tutaj gwiazdek. Jeżeli wiecie, o co z tym chodzi, to napiszcie w komentarzach. Tymi klubami jest Juventus i AS Roma. Nie mam pojęcia, dlaczego mają, może zabrali po prostu oceniać tych klubów, nie wiem. Johnson, Hodzic, Matuidi, Garcia, Kolarow, Neves, Donati, Podolski, Johansson, Fernando, Rybalka, Delf, Kastan, Gibbs, Maher, Nielsen, El Badaloui, Adu, Busquets, nareszcie jakiś gracz w Barcelonie, ponieważ mam ich bardzo mało, i Turbe, który również nie ma tutaj oceny. Dawid De Gea, mój bodajże trzeci najlepszy bramkarz, Lukas, Messi też mi się trafił. I teraz taki bardziej specjalny karty, to jest kapitan Bernardo, to kapitan Bruny. I dalej mamy już świecące, jest to zawodnik też Maszłaku. Duet pomocników Schweinsteiger i Leonard Lane. Tutaj mam duet pomocników Rakitic i Busquets. Zawodnik meczu Matuidi. Karta gwiazdy Guardado, nie Cuadrado. Kalista i Jones, duet pomocników. Robert, karta gwiazdy, moja powtóreczka, jeżeli chcecie, to się wymienić, napiszcie. Witzel, Garcia, duet pomocników. Karta gwiazdy Brahimi, Hulk, karta gwiazdy, zawodnik meczu Joe Hart. I zobaczcie tutaj, Joe, karty, inne karty, zawodnik, inni zawodnicy meczu mają tutaj taki napis top. A uwaga, właśnie włoskie kluby tutaj nie mają tych napisów. Jest tutaj Trzcielni, Podolski i trafiły mi się dwie limitki Lewandowskiego. Nie wiem, co to za fatum jest. Lepiej mi brakowało srebrnego i rozwego do końca, nie wiem, wszystkich trzech, a teraz prześladuje mnie. Po prostu zobaczymy, co w tym listerku się trafi. Dalej jest kod Kaszardiego, Lewandowskiego, Gareta Bale'a, Johnsona, Cuadrado, Roberta Lewandowskiego i Bully i Brahimiego. No i te właśnie karty trafimy się w tych dwóch listerkach mojego kolegi. Z tych spraw to było już na tyle. Ogólnie jeszcze piszcie mi propozycje jakiejś wymiany, bo ponieważ mógłbym od Was nagrać przesyłki jakieś z wymianami właśnie. Mógłbym Was też pozdrowić na filmikach, powinien się uzupełnić trochę braki. Zbieram karty, tak jak Wam już mówiłem, jakie w bodajże drugim odcinku Q&A. Tam Wam pokazałem wszystkie moje albumy, jakie zbieram. Teraz właśnie doszedł też ten Champions League, ten Atax, więc piszcie mi jakieś propozycje wymiany, jeżeli chcecie się oczywiście wymienić, mogę to udokumentować, a to już Waszą sesję to zrobić Was. I teraz przejdziemy do otwierania listy. To zobaczymy, co nam się trafi. Oby znowu nie ta limitka Lewandowskiego brązowa, ponieważ mam już je dwie na wymiany. Tu jest jeszcze jedno, mam w albumie. Zobaczymy teraz tutaj Tops.
nam oferowało. Zasiadka zimna to jest prawie tak, to jest inaczej. Na koniec teraz otworzymy sobie to, który z nimi tak nie ma. Zobaczymy, co nam wstęp przyniesie. Mamy tutaj Wendela. Mamy tutaj Moreno. Karta gwiazdy Brahimi. Bazówka Luika Remiego. Bazówka Lewandowskiego. Bazówka Tinnen Hollohoma. I tutaj kodzik mamy kompaniego. Kolejne skrzydło. Mamy tutaj Hermana. I co tu stało? Mamy duet pomocników Pastore i Lukasa. Mamy tutaj Quadrado. Nie wiem, czemu on jest taki słaby. Głównie się ma oceny. Douglas Costa, kapitan Szaszokowski, jak czy tak, i kodzik Tiago Silva. Pytacie się, czemu zasłaniam kody? Żebyście mi mędy jednej nie ukradli. A few moments later. To jest Florencji, Zoet, zawodnik meczu, Deja Herre. Mamy tutaj Sancheza, kartę gwiazdy. Mamy bazówkę Batinga, Salinio i Leba de Luka. I teraz zaszywka z limitką. Sprawdźcie, o nie, i to jest Leba Lewandowski znowu. Piszcie mi w komentarzach, czy wszystkim wam się trafia właśnie w blisterkach limitka Lewandowskiego, bo to po prostu jest niemożliwe, żeby w 4 czy tam 5 blisterkach, które kupiłem sobie już, trafił mi się sam Robert Lewandowski. No to jest jakiś fatum. Piszcie, czy też wam się tak trafia, czy ktoś inny może wam się trafił oprócz Roberta Lewandowskiego, bo złoty też mi się trafił. Tylko nie wiem, czy się trafiają też właśnie inne limitki, czy to po prostu gdzie indziej się trafi. Mamy Foketa. Mamy Younga. Mamy duet obrońców Drogowicza i Hoczem Chirida. Mamy tutaj Propera. Mamy Toproka i znowu pierdzielna limitka brązowa jeszcze na dodatek Roberta Lewandowskiego. Nie no, kuźwa, mam tego dosyć, to jest jakiś fatum. Nie będę już otwierał blisterków. Żartowałem. 6.5 hours later. Jeżeli jeszcze kilka razy mi się trafi Robert Lewandowski, to przestań kupować blisterki, bo to być może się nie opłaca. Ale poczekajcie, 4 paczuszki są, 4 razy 4 to jest 16, nie, to się będzie opłacać. Jest jeszcze limitka na to odzielona. No i to chyba było na tyle z otwieraniem tego blisterka. Jeżeli wam się spodobało, to zachęcam do komentowania, subskrybowania, wbijania na fanpage'a, bo jest mało jeszcze lajków, nas już jest 100, a tam jest dopiero bodajże 40 albo mniej. Także zachęcam was do wbijania na wszystkie strony, obczajcie Instagrama, obczajcie Twitcha, Twittera i inne. Piszcie też w komentarzu, czy wam też się trafił ten przeklęty Lewandowski, oby, kurde, byle jaki, czy to jest brązowy, srebrny, czy złoty. Ważne, żeby był Lewandowski. Zobaczymy, ile nas jest. Łączmy się w bólu. Trzymajcie się. Cześć!